Jezus powiedział do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy czciciele Matki Bożej, zaczął się maj. Ten maryjny miesiąc maj jest w tym roku setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Chciałoby się w tym maju przede wszystkim Boga uwielbiać za dary, jakie otrzymujemy. Pierwszy dar, za który winniśmy Bogu dziękować w miesiącu maju, to za dar Maryi, Matki Królowej Polski. To jest dar. Za dar świętego Jana Pawła II, za dar sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, którego beatyfikacja miała mieć miejsce 7 czerwca, ale jest przesunięta, ale ona będzie. Za ten dar trzeba nam dziękować. I trzeba nam, siostry i bracia, dziękować za dar Ojczyzny naszej z prośbą o szczęśliwe wybory prezydenta, bo przecież to jest nasza odpowiedzialność. Pozwólcie, siostry i bracia, że przytoczę słowa świętego Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu. Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polaka, gdyby nie było księdza prymasa, rozumie się, Wyszyńskiego, jego wiary, heroicznej nadziei i zawierzenia bez reszty, i gdyby nie było jasne. To są te dary, za które chcieliby mają. A dzisiejsza uroczystość, właściwie religijna, związana jest też z historią naszego narodu. Może warto sobie coś przypomnieć. Jest grudzień, 1790 rok. W mieszkaniu marszałka Małachowskiego spotyka się grupa 12 osób zaliczanych do bardzo światłych, szlachetnych umysłów Rzeczpospolitej. Zobaczcie, bardzo mała grupa, 12 osób. Biorą oni udział w obradach Sejmu Czteroletniego
Ich spotkania w domu marszałka są oczywiście tajne, ale szybko doświadczają, że podobne myślenie mają inni, ma między innymi też król Stanisław August Poniatowski. I wtedy to maleńkie zgromadzenie 12 osób przenosi się do Zamku Królewskiego i tam liczba powiększa się do 60 osób. I właśnie te 60 osób w tajnych spotkaniach na Zamku Królewskim wypracowali Konstytucję 3 maja w 1791 roku. A więc jutro będzie 229 lat temu. Na czym polegała wielkość tej konstytucji? Otóż, siostry i bracia, na tym, że twórcy tej konstytucji oparli ją na szacunku wobec prawa Bożego. Tak sobie myśleli, jeśli ojczyzna nasza ma się rozwijać moralnie, gospodarczo, politycznie, to musi być oparta na Bogu i na Bożych przykazaniach. I na tym, siostry i bracia, polega wielkość i mądrość Konstytucji 3 maja. Tak to przypominam, bo będziecie dzisiaj słuchać wiadomości, będziecie słuchać wielu reportaży, a warto znać źródło, jak to się stało i dlaczego 3 maj jest tak ważny z konstytucją ustanowioną wtedy. Bo jest ona mądrą, opartą na Bożym przykazaniu. Ta dzisiejsza uroczystość Najświętszej Marii Królowej Polski zobaczmy też w świetle drugiego nurtu, nurtu religijnego. Ale żeby to zrozumieć, trzeba, siostry i bracia, sięgnąć do wieku XVII. Wiek XVII był wiekiem bardzo niekorzystnym dla Polski, chociaż Polska należała do grona największych mocarstw wczesnej Europy, to jednak państwo polskie było bardzo osłabione. I to osłabienie było wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne, siostry i bracia, to osłabienie polegało na tym, że ówczesna szlachta ludzie wtedy żyli samowolnie. Nic, tak jakby ich nic nie obowiązywało. Kłótnie, warcholstwo, pieniactwo. Zwłaszcza naszej szlachty. I można powiedzieć, rozłożyli wszystko. A zewnętrznie Polska w XVII wieku została rozłożona, osłabiona przez toczące się wojny. Kochani, tych wojen w XVII wieku było wiele. Ja tylko przypomnę, może bez dat, ale w XVII wieku mieliśmy wojnę ze Szwecją, z Moskwą, z Turcją, z Kozakami, z Tatarami Krymskimi. Ponownie wojna z Moskwą wyczerpały całkowicie nasz naród. Każda wojna niszczy i osłabia. I wydawało się, że może to już koniec. A jednak nie. Kiedy zakończyła się wojna z Moskwą, od 16 lipca 1655 roku ponownie napadła Szwecja na Polskę
z ogromną przewagą militarną, liczebną. I historia, ten najazd wojsk szwedzkich nazwie po prostu potopem. Bo rzeczywiście, jak niszczycielskie fale zalały Polskę i bardzo tę Polskę niszczono, grabiono, dewastowano, mordowano, dokonując gwałtu. To było straszne. I drodzy Szwedom, już się zdawało, że zwyciężyli. Zaczęli świętować, zaczęli pić, zaczęli się cieszyć. Kolejne ziemie zagarnęliśmy do siebie. Polski już nie będzie. A tu, siostry i bracia, wydarzyło się to, co wydawało się niemożliwe. Bo to Szwedów został zatrzymany pod Jasną Górą, gdzie z cudownego obrazu spogląda na nasz kraj Czarna Madonna. I tego, siostry i bracia, nikt do dzisiaj nie potrafi wytłumaczyć w żaden naturalny sposób, jak to się stało. Przecież Polaków była tam garstka i przepędzili wojska szwedzkie. Musieli uciekać z Jasnej Góry. Jasna Góra nie została zdobyta, a więc nie doszedł tam zalew szwedzki. Została cudownie ochroniona i spod Jasnej Góry wypędzono Szwedów do swojego kraju. Wtedy, siostry i bracia, wraca do Polski król Jan Kazimierz z wygnania. Wraca i zatrzymuje się w katedrze lwowskiej i tam wobec przedstawicieli różnych narodów, przedstawicieli władz państwowych, przedstawicieli kościoła 1 kwietnia 1656 roku obrał Matkę Bożą na królową polskiej korony. I wlała się nadzieja. Nadzieja jest bardzo ważna w serce Polaków. Musimy zwyciężać, przemieniać Polskę, świat z Matką Bożą. I rzeczywiście ludzie zaczęli pielgrzymować na Jasną Górę przed tron Matki Bożej. Ludzie nabywali obrazy, by ten obraz wisiał w ich domu i przez wstawiennictwo Matki Bożej zanosili błagania do Boga za ojczyznę, za nasz dom. I tu się z tej bracia widzicie, trzeba za dar ojczyzny Bogu dziękować. Episkopat Polski zwrócił się do papieża Piusa XI w 1923 roku, aby 3 maja uczynić świętem Matki Bożej Królowej Polski. Tak się rzeczywiście stało. Znowu, siostry i bracia, będziecie słuchać dzisiaj wiadomości. Jutro 3 maja, uroczystości dzisiaj 3 maja. Chcę, żebyście wszyscy powiedzieli.
jak to naprawdę jest. Dlaczego jest to tak wielkie święto, wielka uroczystość dla nas, Polaków? Cud inaczej tego nikt nie potrafi. A siostry, bracia, spróbujmy się zastanowić, jakie wnioski dla nas z tego wszystkiego. Bo trzeba czynić refleksję. Człowiek jest tak cudownie stworzony, że potrafi myśleć, rozważać i potrafi według tego, co rozumuje, co przeżywa, układać swoje życie. Jakie wnioski dla nas? Tak jeszcze sobie wczoraj myślałem, że ten czas wieku XVII jest bardzo podobny też do naszych czasów, z wyjątkiem jednego, że nie zagrażają nam bezpośrednio siły zbrojne państw ościennych, bo rzeczywiście nasze pokolenie nie przeżywa jakiejś wojny. Ale siostry i bracia, dzisiaj zalewa nas kolejny potop, który niszczy świat, naszą ojczyznę, nasze rodziny i nas samych. Tak sobie, siostry i bracia, wczoraj myślałem, że takim zewnętrznym potopem, wirusem, który niszczy życie nasze, jest ta pandemia, którą przeżywamy. Nie ulega wątpliwości. Trzeba się jej bać i trzeba ją leczyć w szpitalu. Gdzie indziej zarażonego człowieka nie wyleczymy. Tę pandemię trzeba leczyć w szpitalu. Ale siostry i bracia, jest po to, który zaraża dusze nasze wirusami. To jest niewiara, deprawacja moralna. To jest, mamy tego świadomość. To są rozwody, to jest życie bez sakramentów świętych. Dzisiaj ludzie nie traktują poważnie życia. Bardzo łatwo się rozchodzą. Problem już, rozchodzimy. Siostry i bracia, to jest życie bez mszy świętej, to jest potop, to jest wirus cwaniactwa, oszustwa, niesprawiedliwości, wzajemnego niezrozumienia. Zobaczcie, ile dzisiaj jest problemów w rodzinach, w pokoleniach, w starszych. Nie rozumiemy, a ten wirus zalewa nasze dusze. Siostry i bracia, jego trzeba leczyć w Chrystusie, w sakramencie pokoju, w komunizmie. Gdzie indziej go nie wyleczyć. Ten wirus, który niszczy życie duchowe, który nas zalewa, trzeba leczyć w Kościele. Dobrze, siostry i bracia, że jest już możliwość, że w naszej ojczyźnie więcej ludzi może już przybywać do Kościoła, nie 5 osób. Trzeba teraz myśleć, trzeba rozmawiać w domach, w sąsiedztwach, o spowiedzi świętej wielkanocnej. Trzeba się pytać, czy ten wirus się nie prowadzi do śmierci wiecznej. Siostry i bracia, spowiedź w naszym Kościele jest przed każdą mszą świętą i rano 6:30, 7:30 i przed mszą świętą wieczorową. Trzeba się przygotować i przyjść. Trzeba się wybierać na mszę świętą, na ty.
tyle, na ile można. Kochani, otwarty jest Kościół przez cały dzień. Jest wystawiony Pan Jezus mocno. On jest dla nas. Trzeba tu przybywać, klęczeć, leczyć swoje dusze. Tylko w Kościele leczysz dusze swoje. Wszyscy bracia, tak na koniec, zanieśmy dzisiaj błagalne wołanie do tej, która jest królową polskiej korony. Może zakończę to kazanie dzisiejsze takim poetyckim programem Jacka Kaczmarskiego. Jakoś bardzo mi te słowa przypłynęły. Jeśli nas Matka Boża nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Codziennie modły, więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed głodem. Przed głodem ust, którym zabrakło chleba. Przed głodem serc, których nie mieszka miłość. Przed głodem zemsty, której nam trzeba. Przed głodem władzy, co jest tylko siłą. Jeśli nas Matka Boża nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codziennie modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas. Przed nami, nami, co toną, tonąc innych topią, co marzą, innym odmawiając marzeń, co z głową w pętli, jeszcze nogą kopią, by ślad zostawić na kopniętej pachy. Maryjo, Królowo polskiej korony, daj każdemu z nas, każdemu Polakowi, otwarty umysł, byśmy po raz kolejny nie oddali się dobrowolnie w niewolę swojego myślenia, swojego sumienia, w niewolę swojej wiary, byśmy nie zniewolili naszej tradycji, a zachowaj Bóg, byśmy nie zniewolili naszej ojczyzny. Amen. Wierzę w